Jesteśmy już na granicy Parku Krajobrazowego, zielonym szlakiem. Podążamy do jeziorka Daisy i tutaj znajdują się również ruiny wapienników. Relacja już niedługo. Punkt drugi, jeziorko Daisy. Witajcie drodzy widzowie, widzimy się na kolejnym odcinku. Jesteśmy nad jeziorkiem Daisy, tam tylko zejść na dół, jesteśmy na miejscu. Ekipa wchodzi teraz tutaj. Siemka, siemanko. Wszyscy na plan. Jest Dawid, jest Jacek. Wszyscy na plan. I my w pełnym składzie, także zbadamy dla was jeziorko Daisy za dnia. Bo no, mamy jeszcze dużo w planie. Tak jak słyszeliście, początek, punkt drugi. To jest druga wyprawa w dzisiejszym dniu. I za niedługo zjedziemy na dół i zobaczymy, co kryje jeziorko Daisy. Raczej zrobimy takie ciche śledztwo. Taka krótka historia, bo zaraz jak będziemy schodzić na dół, to będzie troszkę więcej tej historii. Także może w skrócie Jacek i Kowal. Nie będziemy się tutaj wymączać, mamy gotowca, więc przeczytamy, co jest na tablicy. Dokładnie. Bo z tamtej strony będziecie musieli powiększać, a my po prostu przeczytamy. Główną atrakcją rezerwatu jest jeziorko Daisy. Zbiornik powstał przez wypełnienie wodą opadową. Postacią naszą bohaterką jest księżna Maria Teresa Olivia Hochwerk von Kless, nazywana Daisy. Urodziła się 28 czerwca 1873 roku w Anglii. Jako jedna z najpiękniejszych dam Europy poślubiła w 1891 roku księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberga. Rodzina Hochbergów była wówczas trzecią najbogatszą rodziną w Niemczech i siódmą najbogatszą w Europie. Daisy zamieszkała wraz ze swoim mężem na zamku książ. Raziła ją jednak sztywna dworska etykieta. Krępowała wszechobecna służba. Próbowała zaadaptować niektóre ze zwyczajów będących w jej kraju. Dzięki niej przy każdym pokoju gościnnym powstały łazienki. Sprowadziła również ogrodnika z rodzinnego Newlands, aby urządził ogród w stylu angielskim. Była osobą ciepłą i dobrą. Podczas pierwszej wojny zaangażowała się w niesienie pomocy ofiarom. Stale organizowała bale charytatywne. Ufundowała sierociniec dla dzieci, przychodni dla pracujących matek i szkoły dla ubogich dziewcząt. W czasie II wojny światowej starała się pomagać więźniom obozu koncentracyjnego Gross Rosen, dostarczając im paczki żywieniowe. W 1941 roku na rozkaz władz niemieckich księżna została wysiedlona do willi parkowej w Wałbrzychu, gdzie spędziła ostatnie 2 lata swojego życia. Zmarła 29 czerwca 1943. Miejsce pochówku do dziś jest zagadką dla historyków i dla poszukiwaczy skarbów. Według legendy księżna została pochowana z 6-metrowym naszyjnikiem z pereł, prezentem ślubnym od męża. Ciekawie, nie? Idziemy szukać skarbów. Skarbów. I może przy okazji duchu. I co ciekawostką jest to, że tu mamy 28 czerwiec, a tu mamy 29 czerwiec. No. Także znowu blisko rocznicy. Znowu blisko rocznicy. Tak jak w poprzednim odcinku. Poprzednim też. Na miejscu też zobaczymy, pewnie tu jest tylko zdjęcie jeszcze poglądowe. Poglądowe. Natomiast na miejscu to jest dawny właśnie piec służący do wypalania wapna, który księżna przerobiła na zameczek, taką świątynię dumania. Także my już nie możemy się doczekać, schodzimy na dół, wiemy, że tam jest już bardzo blisko. Jest też dużo ludzi, więc odcinek będzie jaki będzie, ale będzie. Jeziorko Daisy to zbiornik powstały przez wypełnienie wodą opadową, powierzchniową i gruntową dawnego wyrobiska wapienia. Eksploatacją skały zaniechano to w 1870 roku. Swoją nazwę jeziorko zawdzięcza barwie wypełniającej go wody oraz księżnej Daisy, która w szczególności upodobała sobie to miejsce. Również ona zleciła przerobić jeden z 2 wapienników na zameczek myśliwski. Czy księżna Maria Teresa Olivia Hochberg von Kless, zwana Daisy, jest tutaj dalej z nami? Witamy. Jeżeli jest ktoś w tym miejscu,
daj znak na urządzenia, które są tutaj rozstawione. Wpłyń na którekolwiek z tych urządzeń. No to teraz... No teraz mamy. Czy ktoś utopił się w jeziorku Daisy? Czy możesz odpowiedzieć mi na to pytanie? Jeszcze raz w ten sam sposób. Wtedy będę wiedział, że mówisz tak. Taka sama odpowiedź znaczy tak. W ten sam sposób wpłyń. Dziękujemy ci za odpowiedź. Czy możesz potwierdzić legendę, że przebywała tutaj księżna Daisy? Dzięki za odpowiedź. Ciekawe, kto to jest. Może ja teraz zadam sobie jakieś jedno pytanie. Jak tylko się zaświeci na niebiesko. Czy jesteś może jedną z osób, która tutaj w tym jeziorze utonęła? Czy to jest ta osoba, która się z nami skontaktuje? Czy ty jesteś tym utopcem? Czy to ty się z nami kontaktujesz? Czy topielcem? Topielcem. On nam daje te odpowiedzi. Chyba, że Jacek tam chodzi. A Jacek on tam. Mu zdębiałem, stary. Co się słyszy takie powolne kroki. Aha. To Jacek. No to Jacek. Tak, tak, proszę sobie tam na około. Fotkę. Fotki strzelam. Ej,
Jacek tam teraz robi nam zdjęcia. I jest odpowiedź na tak. Czy jesteś tym gościem? Jacek, koło ciebie coś. I to on nam odpowiada na te pytania. Mam fajne pytanie, ciekawe, czy, no, czy ten... Ty teraz trzymaj, bo trzeba się upewnić, z kim rozmawiam. Tak. Czy to jest kobieta, czy ja ci powiem tak, no to jest jedno, a zaraz zapytam jeszcze inne. Mhm. Albo najpierw, czy kobieta, czy mężczyzna. Mhm. Bo potem będziemy mogli stwierdzić, czy, jak zadam pytanie, czy to kobieta, czy mężczyzna, a zadam inne fajne pytanie. Mam taki fajny pomysł. Z kim rozmawiamy? Jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą? Jasne. Zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Tak nas możesz poinformować. Tą drugą stronę jak zapalisz, to znaczy, że jesteś kobietą. Jest to fajny też chłód taki. Nie jest duży, taki, no. Taki. Przyjemnie, to jest taka przyjemna bryza. Jest. Dobra. To już będzie rozładowane. Nie zakładam tych drzwiczek. Jesteś mężczyzną czy kobietą? Zielone, czerwone. Nie zapomnij się do pytania, nie? Nie. No, fajnie będzie, jak będzie skierowany do rodzaju męskiego lub żeńskiego. Nie? Chcemy wiedzieć, z kim rozmawialiśmy. No, jak już rozmawialiśmy tyle, to powiedz nam. Jeśli nie masz na tyle siły czy energii, możesz pobrać ją z tych urządzeń ustawionych tutaj wokół tego urządzenia migającego na niebiesko. Z niego też możesz pobrać energię. Prosimy tylko jeszcze o tą odpowiedź i będę miał jeszcze jedno pytanie do ciebie. Chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiam. Kurde, to może... Zadaj to pytanie. Dobra, nie chcesz powiedzieć, kim jesteś. Może nie wiesz, nie pamiętasz. Ale zadam pytanie. Może pamiętasz, czy znałeś się z panienką księżną Daisy? Teraz odpowiedz na to ostatnie pytanie. Już nieważne. Poprzednie już nas. Tak. Zostaniesz anonimowy bądź anonimowa. My cię nie widzimy. Możesz nam tylko odpowiedzieć na tym urządzeniu. Tak. Nikt cię nie widzi, nikt nie dowie się o tym. Chyba jest podobnie jak wcześniej, że ten kontakt na początku był, potem się urywał. Mhm. Dziękujemy za te odpowiedzi poprzednie. Zostań w tym miejscu. Nie podążaj za nami. No, teraz się świeci. A mamy jeszcze dużo planów na wyprawę. Ale dzięki. 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 Kokoszka. O, je. Zginął śmiercią tragiczną. Pokój jego duszy. 57. Czekajcie, zobaczycie sobie, tak? Może jeździmy z nim tam?
Może, bo pytaliśmy, będziemy mieć. Czy rozmawialiśmy z osobą, która tutaj utonęła. Było potwierdzenie. Wow, fajnie. W środku. A, i oni tutaj przeprowadzali sesję. Tu. Chcesz nie powiedzieć, żeby na chwilę wyłączyli się, wyciszyli. Zrobimy porządny film tutaj. Tutaj jeszcze sesja? Kurczę, no... No tak, w sumie też. Można by. Myślę, że zrozumieją, bo są w miarę... W porządku, jeszcze chyba nie wypili mocno dużo. No. Słuchajcie, odcinek będzie jaki będzie. Niestety tutaj... No bo jest impreza. O, świątyni Dumania. Jesteśmy w świątyni Dumania, księżny Lejny. To jest to. Tak. To tu by było. Ale zobaczymy, to przeprowadzimy sesję. Nie wspominaliśmy o tym wcześniej, ale też doczytaliśmy, że to jezioro Daisy słynie z tego, że jest bardzo głębokie. Wydaje się malutki zbiornik, ale miewa ponoć 23 metry głębokości i jest tak zwane drugie dno, czyli mówiąc krótko, wszystkie te drzewa, liście, osady tworzą bardzo niebezpieczną warstwę dla osób, które próbują tutaj nurkować. I niestety przy tablicy wejściowej widnieje informacja, że tragicznie tutaj ktoś zginął i jest to upamiętnione. Jest wyjście do góry. No. Zobaczymy za chwilę. No zobaczymy za chwilę. Tylko bym musiał ich chyba być. Czy jest tu... Kęce. O. Czy jest tu Marian Kokoszka? O. Jeżeli jesteś tutaj... Czy możesz się z nami skontaktować? Wiesz co, lepiej będzie, jak będzie ciemno. Możesz wpłynąć na to urządzenie. Wtedy lepiej widać urządzenie. Z tej strony na zielono. Światło. Z tej strony na czerwono. Tak. Czyli tak lub nie. Będzie lepiej widać. Marianie, jeżeli tutaj jesteś, wpłyń na to urządzenie. Możesz także dotknąć tych kulek. One dadzą nam znak, że tutaj jesteś. Dasz o sobie znak, że jesteś dalej w tym miejscu. Jest odpowiedź na tak. Jest. Nie. Odpowiedź. Tak. To jest wieża? To jest ta świątynia Dumania, wieża, tak. Wieżyczka. Mini zamek. Potwierdził, że to jest. No. Czy zginąłeś tutaj poprzez skok do tego jeziora? Czy spadłeś i straciłeś życie? W tej wieży Dumania księżniczki Daisy. Ale to zrobiłem. No, nawet nie zapikał. Możesz także dotknąć anteny tym czarnym drugim urządzeniem, które teraz tutaj dołożyłem. Czy spadłeś z tej wieży i straciłeś życie? Skąpy jakiś ten kontakt mamy. Marianie, ostatnia szansa, żeby się z nami tutaj skomunikować. Wiesz, mógł zginąć nagle, mógł nawet nie pamiętać, jak zginął. Dobra, cofam. Co moje spuszczenie. Zginął śmiecią tak. Dziękujemy ci za odpowiedź. Skokiem z wieży. Nie męczymy cię więcej. Spoczywaj w pokoju. Zostań w tym miejscu. Ja jeszcze raz zrobię na jasno ten. Potwierdzone jest. Ja to powiedział.
No jest na ten dobry sens, taki fajny. Coś tu mamy kadwójki już w rękach. Już albo dopiero. Albo aż. Ło! No, ty. Ło, ho! Ale ciekawe. A... Co? Aha, no tak. O, nie góry wam nie pokazywaliśmy. Jeszcze się zachowało gdzieś drewniana. No to chyba zostało dobudowane później, czy... Chyba. Widzisz? No nie. To jest powady, to latają. Jeżeli ktoś tutaj jest, dotknij mocno to urządzenie. Z jednej lub z drugiej strony. Teraz tak. Wcześniej owad. Słuchajcie, wcześniej był owad. Bo widziałem, a teraz nic nie przyleciało. Nie, i teraz nie. Słuchaj, widać. Czy ktoś się utopił w tym jeziorku? Jeszcze raz wpłyń mocno na urządzenie. Musi być taki dźwięk, właśnie jak przed chwilą. Czy ktoś się tu utopił? Ostatni raz pytam. Nie ma aktywności. Nie, znikoma. Jest możliwe, że pierwsza wiadomość była anomalią. Pierwsze potwierdzenie, że coś jest. Jest. Dobra, no to jednak jest. Z drugiej strony tym razem miał owad. Ale na zielono zapikał. Czyli mamy potwierdzenie, że rozmawiamy z osobą, która to być może utonęła. Że ktoś nie, przepraszam, że ktoś się tu utopił. No. Czy z tą osobą to prawda, to nie, że była tu księżna Daisy? Czy przebywała tutaj księżna Daisy? Czy to prawda? Potwierdzasz to? Dziękujemy za odpowiedź. Z kim dokładnie mieliśmy kontakt? Tego nie wiemy. Podejrzewamy, że z panem Marianem Kokoszką, który tutaj zginął tragicznie. A wcześniej, no, tak może... jakby wydaje nam się, że mogliśmy mieć kontakt z trzema osobami, które niechętnie też chciały rozmawiać, tak, bo strasznie taki była tutaj jakby taka posiadowa. Zresztą miłych ludzi, nie mamy niestety wpływu na to, czas nas trochę nagli, także ten odcinek jest taki w dzień. No i co? Mamy nadzieję, że pomimo tego, że słychać dużo innych dźwięków różnych z tej posiadówy, w miarę odcinek wam się spodobał. Opowiedzieliśmy trochę historii, pochodziliśmy, troszkę zobaczyliście. No i ja myślę, że jakiś tam kontakt złapaliśmy. Co powiecie panowie na temat tej wyprawy dzisiaj? Jedziemy dalej. Przed nami największa atrakcja. Tak. No także w sumie... Zbieramy się i lecimy. Do następnego. Macie teraz widok z zapleczu. Mam mój spacerek. Jak wygląda ten las tutaj i cały ten kraj. Park. Krajoznawczy. Ten teren po prostu tego lasu. Wokół tych kamieniołomu i jeziorka Daisy. Dogonię chłopaków, ale macie taki krótki materiał. Ja ich gonię, bo mi przedziwi.
Chłopaki, to teraz zatrzyma kamerkę, bo włączyłem sobie przebieżkę z widzami. Yo!